Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Ty wolisz być przedstawiona jako Aleksandra czy Ola? Wiele osób zadaje mi to pytanie, ale chyba... Wiesz, że często jesteś podpisywana Ola, to jest dość nietypowe. Bo mówiłam, że lubię Ola, bo jakoś jestem taka bardziej Ola niż Aleksandra. Czyli dzisiaj u mnie niezmiennie Ola Adamska. Tak. Dzień dobry. Cześć. Pięknie wyglądasz. Dziękuję bardzo. Promieniejesz. Tak się czuję. To jak zmieniło się twoje życie przez ten rok, kiedy ostatni raz się widzieliśmy? Zmieniło się. Zmieniło się pod wieloma względami, bo zmieniło się i na zewnątrz, i w środku. Mm-hmm. A gdzie nadeszły większe zmiany? Na zewnątrz czy w środku? Myślę, że jakoś dwutorowo podobnie. Czyli mocne zmiany. No dobra. Duży przeskok. Jednak najbardziej fascynujące są te zmiany w środku, bo twoje serduszko jest dużo bardziej rozbudowane niż fizyczność człowieka, więc zacznijmy od tego, co się zmieniło w środku. Jesteś zakochana? W sobie, no. No, ty już tą miłość jednak dość mocno pielęgnujesz, bo gdybyś w sobie zakochana nie była, tak mocno byś nie pracowała nad sobą, bo ty masz taką zdrową miłość do samej siebie, tak, żeby nie mylić taka... z taką egocentryczną miłością. Więc co? Co się zmieniło w środku? Jakbyś tak miała spojrzeć na siebie sprzed roku. Już wtedy wybrzmiewałaś na naprawdę całkiem fajną i poukładaną osobę. To się dużo zmieniło przez ten rok. Zmieniło się, rozwinęło może bardziej niż zmieniło. Dużo więcej wiem o sobie. Bardziej się rozpoznałam. Pogodziłam się ze swoimi lękami, traumami. One powychodziły na wierzch. Niedawno udało mi się zintegrować całą siebie i dopuścić to, że mam te niezafajne cechy, które często powodowały jakieś nie najlepsze sytuacje w moim życiu. I to był ogromny krok w kierunku miłości do samej siebie i uratowania wszechświata, ratując samą siebie. No dobrze, a co to znaczy zintegrować całą siebie? To znaczy w sposób odważny i pewny dowiedzieć się, że się ma tą jasną stronę i tę ciemną stronę. I zajrzenie do tej ciemnej strony i naświetlenie jej, i dowiedzenie się, jakie to są rzeczy, już powoduje, że zaczynamy obserwować, że jesteśmy taką kulką, a nie tylko połówką jej. Bo jak się jest tylko połówką, no to nigdzie się dalej nie potoczysz do końca, nie? No, jaka piękna metafora. Ach, tak ją teraz wymyśliłam. Wiesz, wielkie umysły to wszystko spontanicznie wymyślają. No dlatego mnie to kompletnie nie zdziwiło. Czyli nadal jesteś singielką? Tak. I co mówi ci samotność o samej sobie? Co mówi mi samotność o samej sobie? Samotna się nie czuję. Czuję się sama. I jest mi w tym wyjątkowo niebezpiecznie dobrze. Czuję się bardzo dobrze sama. Bardzo dobrze. Odkąd zaczęłam wchodzić w relacje od 17 roku życia, ja nie miałam dłuższej przerwy niż pół roku pomiędzy relacjami. Więc nagle bycie 2 lata prawie samą. No tak, bo wtedy było 9 miesięcy, jak się widzieliśmy. Jest silnym doświadczeniem. Jeszcze jakiś czas temu, pół roku temu, rok temu, miałam momenty, w których mnie to przerażało. No bo jednak zegar biologiczny tyka, no bo jednak masz 33 lata za kilka dni. A co, jeżeli nie znajdziesz tej wielkiej miłości? Co, jeżeli ten facet gdzieś na ciebie nie czeka? I zaczęły się otwierać jakieś zupełnie nowe przestrzenie, że kto nam powiedział, że szczęście jest w dwójkę? Nikt. Nie do końca. System.
system nam to powiedział, nawet proszę jadąc cię, na wakacje. Proszę cię, jesteś chyba zaprzeczeniem systemu. Jestem absolutnym zaprzeczeniem, ale to system mnie wychował. Mhm. To szkoła mnie wychowała, to studia, na których jednak cały czas się jest w ramach systemowych. Mhm. A potem idąc za tym, chcę jechać na przykład na wakacje i dzwonię do 5-gwiazdkowego hotelu i ja muszę dopłacić za to, że jadę sama. Muszę zapłacić za to, tak jakby były dwie osoby w pokoju. Dlaczego? To jest pokazanie tego, że w pojedynkę się nie żyje. Myślisz, że w ten sposób? Bo jednak takie mam poczucie. Na to, że przyglądam się temu. To jest konstrukt ludzi, gdzie ludzie zazwyczaj po prostu jadą razem, więc to jest też tak, że rzadko ktoś decyduje się na wakacje sam, bo nawet jeżeli już powiedzmy jedzie sam, to jest zazwyczaj skonstruowane to w ten sposób, że ktoś nie może, bo mało ludzi potrafi spędzać czas sama ze sobą. Dalej jest. Tak, jasne, że tak, no masz pełną rację, tylko chodzi mi o to, że Marcin Prokop udzielał ostatnio świetnego wywiadu i opowiadał o tym, dlaczego prawo jest na przykład tak skonstruowane, że okej, ty na autostradzie dałabyś radę jechać 200 na godzinę i nic złego by się nie wydarzyło. Masa innych ludzi również dałaby radę, ale jeżeli trafiłaby się jedna osoba, która nie dałaby rady, spowodowałaby wielką krzywdę. I że wszystkie prawa i nakazy są krojone dla ludzi przeciętnych. Tak, no dla nas jako społeczeństwa, jako magmy. Dokładnie. I kiedy Marcin jedzie do hotelu i ma 2 metry i 6 centymetrów, nie obraża się na to, że łóżko jest za małe, ze względu na to, że rozumie, że to jest to robione pod kątem tego przeciętnego odbiorcy, bo to nie chodzi o to, że ktoś go obraża, tylko on jest, już nie mieści się w tej przeciętnej, a to jest biznes. Tak, ja to rozumiem. No i tutaj myślę, że też tak każdy do tego podchodzi, nie, że powinniśmy podróżować w dwójkę, tylko stricte biznesowe podejście jest takie, że jak chcesz i chcesz się tak bawić, jasne? Rozumiem. To bawmy się, ale za twoje pieniądze. Rozumiem. No tak, jest to skrojone dla ogółu. No, no właśnie, to więc prawda. Gdzieś w tym wszystkim. A druga sprawa jest taka, że dzisiaj nasze pokolenie już jest zupełnie inne niż to pokolenie naszych rodziców, czy nawet ludzi od nas o dekadę starszych. Oj, tak, no. Jesteśmy zupełnie nowym tworem, który gdzieś idzie zupełnie inną ścieżką. Nawet jak spojrzysz sobie na takiego kolorowego ptaka jak ty, pomimo tej całej, z wszystkich twoich kolorów, jednak masz w sobie dużą taką maksymę matki, bycia właśnie tego, że możesz być świetną kobietą, że świetnie byś się odnalazła w związku, tylko nic za wszelką cenę. Oj, tak. Właśnie. Już teraz tak, na pewno, no. Więc tak jest skonstruowany świat. Wiem, ale no to dalej jest gdzieś system, no bo tak musi być skonstruowany, bo muszą być jakieś ramy, bo muszą być jakieś szufladki, po prostu nie można robić. No ale istniejemy przez to, że jesteśmy społeczeństwem. To prawda. No, więc tylko i wyłącznie tak to działa. No to, a jak, czego uczycie popularność? No jednak w perspektywie tego roku można powiedzieć, że tak, stałaś się naprawdę bardzo, bardzo mocno rozpoznawalną osobą. Czego uczy? Widzisz, to jest ciekawe, mówisz bardzo, bardzo rozpoznawalną, a ja czuję to, bo czuję tę różnicę dużą naprawdę, że ludzie mnie gdzieś zaczepiają na ulicach, chcą porozmawiać, zdjęcie i to faktycznie się zdarza, ale czego mnie nauczyło? Nauczyło mnie tego, że to nie stanowi o twojej wartości. To bardzo ważna lekcja. Ogromnie ważna. Mam w ogóle mocne takie wcielenie, jak się temu przyglądam przez ten ostatni rok. Jak to jest? Dostaję bardzo dużo z poziomu materii. Że mam karierę, że mam urodę, że mam pieniądze. Wiadomo, ciężko pracuję. To nie jest to, że dostaję je, bo leżę i pachnę. Tylko faktycznie pracuję po 13 godzin na planie i to jest niezła tyrka. Ale uwielbiam tę tyrkę, więc nie jest aż tak strasznie. Czekaj, zgubiłam wątek. Dużo z materii, że jesteś ładna. Tak. I dostaję tę popularność. I teraz mam poczucie, że zadaniem mojej duszy jest zorientowanie się, że to mam i to jest mocny ładunek energetyczny. Tam można popłynąć, pofrunąć, można pozornie się tym karmić, ale to wszystko jest pozorne, to jest wszystko, to nie ma treści. Jakby to, że ludzie są i zrobię film, serial
to ma treść. I to, że ludzie podchodzą do mnie i mi dziękują za to, że to im coś dało, albo nawet spokojny wieczór, albo zapłakany wieczór, to jest treść. Mówię o takim, tym wszystkim, co potem dookoła, czym można się zachłysnąć. I czuję, że zadaniem mojej duszy jest zorientowanie się, że to wszystko jest i dalej wiedzieć, że najważniejsze jest praca nad sercem, duszą i głową. Mhm. No dobrze, ale chcesz powiedzieć, że ani razu się tym nie zachłysnęłaś? Żeby miałaś taką wielką uważność na wszystko, co się dzieje dookoła, pędząc w takim trybie, że mogłaś trochę nie zauważyć nawet, co się dzieje, że nie było żadnego takiego momentu, że trochę musiałaś się obudzić i a co tu się dzieje? Miałam taki jeden mikromoment. Jak weszłam na plan drugiego sezonu Skazanej, po tym wielkim boom party, i poczułam tę energię. Pięknie, bo to bardzo szybko zapracowałam. Mam wrażenie, że nikt nawet tego nie zauważył. Bo weszłam z energią tego, że jestem Patty. I ja nagle wyodrębniłam ten swój spokojny głos, który jest uziemiony i mówię, Ola, nie. Na nowo, od nowa. Robicie drugi sezon. Wszyscy są tak samo ważnymi trybikami w tej maszynie. I tam jeszcze była walka wewnętrzna, bo ona wybijała, ona mnie wybijała i to jest dość częsta praca, że to chce mi wybić. Rodzaj próżności, właśnie zachłyśnięcia się, ale już na tyle jestem świadoma, że wyłapuję od razu te nitki albo te mikroiskry, że nie doprowadzam do pożaru i się nagle budzę i nie mam czym oddychać, bo już jestem po prostu na skraju tego, że zaraz się zaczadzę. Dobrze, ale nie miałaś takiego wrażenia, że pracowałaś na to całe życie, po to zostałaś aktorką. Bycie aktorką od razu jest jednoznaczne, bycie aktorką na takim poziomie jak ty, że jesteś też równocześnie gwiazdą, ludzie cię rozpoznają i tak dalej. I że nie pomyślałaś sobie, że to jest ten moment celebracji, konsumpcji tego? Wiem, rozumiem. I też zaraz za tym, jak dokonywałam ascezy, nie? Bo nagle mówię, o, hold your horses, bo może być niebezpiecznie, Ola, bo możecie to zabrać. I dokonałam takiego, że w ogóle nic, że to jest nieważne. Wszystko odsuwałam bardzo. I jak już bardzo odsunęłam, to zorientowałam się, poczekaj, Ola, ale co tu się dzieje? Jakby co ty robisz? Że to jest moment właśnie, w którym możesz się tym cieszyć, tylko trzeba się nauczyć, żeby cieszyć się w tym, w takiej średnicy, w której tyle, ile jest, to tyle przyjmujesz. Super, cieszę się, że jestem tu u ciebie, że byłam u Kuby Wojewódzkiego, tylko że to jest tyle, że jakby jestem tam na kanapie i to jest tyle. Teraz siedzę tutaj z tobą i to jest tyle. To nie jest jakby tak naprawdę nic więcej poza rozmową. Tak naprawdę. Tak naprawdę, tak jest. To całą I resztę tego my tworzymy. Trzymam. Tak. I tego się trzymam, że to jest fajna rozmowa. Po prostu, która faktycznie to jest popularny podcast, ludzie to słuchają, fajni ludzie słuchają twojego podcastu, więc cieszę się, że usłyszą moje słowa, naszą rozmowę, bo mam wrażenie, że twoje rozmowy są wartościowe i super, że możemy przekazywać coś wartościowego. Faktycznie potrafisz podrywać. Tak? Teraz nawet? Wow. Ola, wezmę sobie to normalnie, to nagranie i będę oglądać. Na rolkę to wrzucamy. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Luksus już przestał być tylko i wyłącznie dobrem materialnym. Więc co masz z tej swojej popularności? Zupełnie egoistycznie, hedonistycznie, jakbyś spojrzała na to wszystko. Wiem. Proszę. Było mi na początku z tym dziwnie, ale potem z tym pracowałam, oczywiście z moją terapeutką, z ludźmi, których mam taką grupę, taką rodzinę kosmiczną, my to nazywamy z moją siostrą. To, że ja mam wszędzie znajomych na mieście. Ja idę na przykład po dowód rejestracyjny i po prostu pani mówi, dzień dobry pani Olu. A ja mówię, dzień dobry pani Remko. Czytam na po prostu na tym takim tutaj. Przebiegłe z ciebie zwierzę, no. Nie, ale jakby to nie chodzi o przebiegłość, tylko o to, że próbuję znaleźć te rzeczy, które nie powodują stanów lękowych, bo ja miewam, ściska mnie przed wyjściem z domu na przykład, że tam ci ludzie będą mnie osaczą i że ja nagle jestem taka wyjęta z magmy i uczę się tego, bo nie dążyłam do tego, żeby być popularną. Dążyłam do tego, żeby grać w filmach, w serialach i znowu poprzez moje wybiórcze mechanizmy
nie dopuszczałam do siebie, że jest druga strona medalu, że tak, no grasz w filmach, w serialach, ale wiąże się to z popularnością. I wiem, że to jest może dziwnie brzmi, że ktoś nie chce popularności. Ja się do niej przyzwyczaiłam, jestem bardzo za nią wdzięczna, bo mam znajomych na mieście. I to jest naprawdę super, że nagle a to się stolik znajdzie, a mam nagle zniżkę na przykład w perfumerii jakiejś niszowej, a ktoś mi jakoś lepiej obsłuży i nie wykorzystuję tego, bo i tak miałam bardzo długo problem z tym, że smuciło mnie to, że nie wiedziałam, czy ludzie są dla mnie mili, dlatego, że mnie rozpoznają z telewizora, czy dlatego, że po prostu mam fajną energię i czują, że jestem dobrym człowiekiem. I z tym miałam problem. Ale potem pomyślałam sobie znowu, zauważyłam, że jest druga strona medalu, że przecież Patty i wszystko, co zrobiłam, ale głównie Patty, bo dla ludzi teraz to jest najważniejsze i to spowodowało, że mnie tak kojarzą, to jest też część mnie. I to przecież też jestem ja. Przecież ja to wykreowałam, więc to jest moja energia, to jestem ja. Więc dlaczego się na to złościć? No i to jest taka ciągła praca, ciągła praca. Dobrze, a znasz panów maszynistów? Dalej jeździsz tramwajem? Bardzo rzadko już jeżdżę tramwajem. Bo jak raz wsiadłam do autobusu, to faktycznie się zrobiło bardzo gęsto. Tak energetycznie, że poczułam, że jakby tak zassało jakoś. Ale kupiłam sobie autko. Jeżdżę tym autkiem. Jakie auto sobie kupiłaś? Jezus, kupiłam sobie... Jakim autem jeżdżą gwiazdy? No, powiedz mi o tym. Jeżdżę... Fiatem 500. Pięknie. On jest taki cute! Ja sobie jeszcze przykleiłam takie motylki tam w środku. I mam kwiatuszki, taki wazonik z kwiatuszkami. Jest naprawdę, totalnie jestem kompatybilna z tym autkiem. Przechodząc jeszcze do takich rzeczy, które są poważniejsze, jaka jest filozofia twojego życia? Wydaje mi się, że ty nie pozostawiasz takiego... Niech to po prostu nie rzucasz sobie kośćmi i niech będzie to będzie, tylko wydaje mi się, że do czegoś dążysz na pewno. O, filozofia też już jest jakimś czymś określonym. I jeszcze jakiś czas temu potrzebowałam określenia, wybrania kogoś, za kimś podążam, przeczytania książki i wyznawania słów, które są w niej zawarte. A teraz mam coś takiego, że coraz bardziej słucham serca, coraz wyraźniej słyszę głos własnej intuicji i sprawdzam, co ze mną rezonuje. I bardzo często to ludzie do mnie mówią, nie wiem, zdania na billboardach, urywek czyjejś rozmowy, a czasami właśnie przepiękne całe rozdziały książek, które czytam. Do czego dążę? Powiem ci, Dawid. Do czego dążę? A zamknij oczy i powiedz, co widzisz. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to i to jest takie nagle do... Do światłości. To jest jedyne, co mam, jakieś słowo, światłość. Do światłości. I do tego, żeby to światło dawać ludziom. Że to jest bardzo ważne. Że w świecie mroku czuję, że moją największą posługą jest rozświetlanie tego wszystkiego na tyle, na ile umiem. Jeżeli to są tańce na Instagramie, to niech to będą tańce na Instagramie. Jeżeli to komuś poprawia humor, super, bardzo mnie to cieszy. Ale jeżeli ktoś chce posłuchać to o czym mówię, albo przytulić się, nie wiem, posłuchać rady, to... No to super, no, ale to wszystko jest jakby tak zwany light working. No dobrze, ty chcesz dawać ludziom światło, a no. Kto daje je ci? Źródło. A co jest źródłem? Ludzie, wszyscy jakby źródło. Źródło, uznaj źródło, energię wyższą, energię, która... Jest jak ocean i każdy z nas jest kroplą w oceanie, więc wszyscy składamy się na źródło. To dlaczego mówisz, że świat jest trochę opętany przez mrok? No bo tak wynikało z tych wcześniejszych twoich słów. Bo nie wszyscy wiedzą, że to światło w sobie mają. A ty potrafisz dostrzec światło w każdym?
w niektórych bardzo silnie dostrzegam mrok i się trzymam od nich z daleka. Co stworzyło największe blizny w twoim życiu? Myślę, że cała sytuacja rozwodowa moich rodziców i wszystko, co się potem wydarzyło. No bo ty też powiedziałaś takie jedno bardzo ciekawe zdanie, że byłaś za blisko z siostrą. I że ta relacja, kiedy później zaczęła się robić bardziej zdrowa. Więc w czym polegała ułomność tej relacji? Ciężko powiedzieć, że ułomność, bo na tamten czas inaczej byśmy nie przetrwały. Więc ja musiałam się w pełni wlepić w moją siostrę, bo wtedy wiedziałam, że przetrwam. I ona stała się moim opiekunem. Osobą, która opiekowała się mną w trakcie, jak moi rodzice byli zabrani całą tą sytuacją. I na tamten moment było to wręcz niezbędne. I bardzo się cieszę, że to było tak silne, że byłyśmy aż tak blisko, bo ja ją kochałam całym sercem i kocham ją nadal. Ale teraz dostrzegam w niej, co jest piękne, bo sama w sobie zaczynam dostrzegać, a to zawsze trzeba zacząć od siebie, że ona ma ludzkie cechy. Jeszcze do niedawna tego nie widziałam. To co w niej widziałaś? Półboga? Osoby, która zawsze mi pomoże, która jest najsilniejsza, najmądrzejsza, która wie wszystko, ale nie z poziomu zarozumialstwa, tylko naprawdę wie rzeczy. A że byłam w mechanizmach zero-jedynkowych, no to jeżeli moja siostra coś powiedziała, no to była to prawda objawiona. Więc trochę półbóg. Byłaś trochę taka obwieszona na niej? No bo to też mogło być męczące z jej perspektywy. Wiem, mamy to przegadane wielokrotnie. I my to raczej tak sobie zobrazowałyśmy, że Ewelinka była pługiem mojego życia, że wszystkie po prostu szła i zbierała wszystko na siebie, a ja nie byłam na nią uwieszona, tylko bardzo sprawnie za nią biegłam z apteczką i z wodą. I jak tylko potrzebowała i była naprawdę zraniona, to ja po prostu wiedziałam, jak to opatrzyć, jak odkazić, żebyśmy mogły iść dalej. No ja interpretowałem sobie twoją siostrę jako taką stację dokującą wszystkich problemów tego, żeby po prostu nabrać energii i móc potem ruszyć dalej w tę trasę i potem znowu ewentualnie do tego punktu, punktu wyjścia, żeby nabrać sił. Więc wykluczając już siostrę, bo to jest piękna historia, o której opowiadałaś wiele razy. Jacy ludzie byli najważniejsi dla twojego życia? Bo wydaje mi się, że to, jaką dzisiaj jesteś osobą, jest ulepione z wielu osób, które mogłaś minąć po drodze. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to bogactwo, jakim byli przyjaciele naszej rodziny. Wujek Włodek z ciocią Basią, wujek Wiesiek z ciocią Basią, wujek Maciek z ciocią Asią, że to byli przyjaciele rodziny, którzy byli i było tam mnóstwo śmiechu, mnóstwo wsparcia. Była też ciocia Halinka, czyli siostra mojej mamy, wujek Rysiek i potrzebuję ich wymieniać z imienia, bo są nieprawdopodobnie ważnymi jednostkami w moim życiu. Bardzo ich kocham. Ta relacja nasza ewoluowała. My zawsze bardzo dużo się śmialiśmy, rozmawialiśmy i faktycznie było w tym dużo takiego, że jak było krytycznie, albo spłonął nam dom, albo jakieś inne różne rzeczy się działy, to oni po prostu natychmiast się zjawiali. I jakby bez jakichś zbędnych pytań, bez późniejszej potrzeby wynagrodzenia za to. I to mnie bardzo nauczyło, że można być dla człowieka bezwarunkowo. Gdzie się potem zgubiłam i jednak okazało się, że wcale nie jestem nauczona miłości bezwarunkowej, bo miłość bezwarunkowa jest czymś nieprawdopodobnie trudnym. Ale dało mi gdzieś to podwaliny do tego, żeby móc to teraz w świadomym, dorosłym życiu kształtować. W jakim wieku spalił ci się, znaczy wam, dom? Po raz pierwszy, jak miałam 14, po raz drugi, jak miałam 17.
Jakie jeszcze były inne problemy, bo nie dokończyłaś, ale powiedziałaś, że inne rzeczy się działy, a wydaje mi się, że u ciebie nie ma niedomówień, to znaczy, że dokładnie wiesz, o czym mówisz. Wiem, o czym mówię, niektóre chcę zostawić dla siebie. Mm-hmm. To porozmawiajmy o tych, których nie chcesz zostawić dla siebie. Tam kiedyś nam się włamali konkretnie do domu. Naćpali na mojego psa w ogóle. To był Rottweiler gigant, więc to też grubo okazało się, to była jakaś szajka, która obserwowała domy w ogóle i wiedziała, w jakich godzinach nas nie ma i tak dalej. Raz zostałam napadnięta z bronią w ręku. Raz ostrzelali tramwaj, w którym jechałam. Byłam na linii ognia. Z tych rzeczy, co mi się przypominają, to na razie tyle. Ale to czekaj, twoi rodzice byli w gangu motocyklowym? Właśnie bardzo, bardzo coś przeciwnego do tego. No wiem, no znam historię, tak. Więc po prostu już bardzo. Zastanawiam się, bo spalenia domów też raczej odbywają się w takich środowiskach. Tak, tak, a to jednak włamanie, jeszcze oprócz tego strzelanie tramwajom i byciu na linii ognia. Nie no, tak się jakoś wydarzyło. Też ciekawe, też widzisz, super, że to poruszyliśmy, bo się temu poprzyglądam. Dlaczego aż tyle dziwnych rzeczy mi się poprzytrafiało w życiu i co to miało mi powiedzieć? Tam jeszcze nie zajrzałam, nie miałam odwagi. A ktoś wam spalił dom, czy to był jakiś nieszczęśliwy wypadek? To było dwukrotne spięcie w instalacji. Przy pierwszym razie było spięcie w instalacji, co też magiczne rzeczy, ale magiczne rzeczy w moim życiu zawsze się działy. I to był pokój mojej siostry, w którym faktycznie po tym, jak tata odszedł, to mama miała jakieś takie największe ataki nagle, że płakała strasznie. Przyjeżdżał ambulans, żeby ją wyspokoić, bo ona bardzo to przeżywała. I tam doszło do spięcia w instalacji, po prostu od kontaktu poszła iskra i moja siostra miała taką firankę z absolutnego jakiegoś takiego łatwopalnego czegoś. Spłonęło wszystko i na kilka tygodni przed tym pożarem moja mama przełożyła wszystkie kasety VHS i albumy nasze do takiego wiklinowego kosza i wstawiła go pod stolik szklany w tym oto pokoju. A że pokój był zamknięty, no to spłonął doszczętnie, do tego stopnia, że mój sąsiadujący pokój z pokojem Eweliny miał wtopiony zegar w ścianę, że to była taka temperatura. I wchodzimy do tego pokoju, jak już tam strażacy ugasili, już pozwolili, że to już tam temperatura opadła. No i to takie pogorzelisko, bo to jest jakby poziom smrodu. Przez pierwsze kilka dni mieszkałyśmy na dole, ale to jest, no oczywiście już żartując, było dalej jakieś, mieliśmy chyba, nie wiem jak to jest możliwe, ale pamiętam, że mieliśmy prąd normalnie w domu. I pamiętam, że jak odbierałyśmy telefon, to mówiłyśmy pogorzelisko, słucham. No, żeby jakoś to tam rozbroić. I pamiętam, że weszłyśmy i była taka zbita gruda różnych rzeczy, bo to już nie do odgadnienia, co to właściwie jest. I mama zobaczyła fragment tego wiklinowego kosza i zaczęłyśmy się dogrzebywać. Do tego okazało się, że ten wiklinowy kosz się zapiekł i żadna kaseta VHS, która jest już jakby, no wiadomo, że to jest coś tak łatwopalnego, czy zdjęcia, nie uległa zniszczeniu. Więc jakieś tam anioły nas trzymały pod skrzydełkiem. A drugi raz okazało się z tego, że z racji tego, że moi rodzice byli na tyle zabrani rozwodem, że ze sobą w ogóle nie rozmawiali, no to mój tata zapłacił za remont, moja mama zapłaciła za remont. I to okazało się jakaś fejkowa w ogóle firma remontowa, która nie dość, że uciekła z tymi pieniędzmi, podwójną jakby liczbą hajsu, którą dostała, to nie wymieniła instalacji. Więc po kilku latach, no instalacja, która była spalona i zatynkowana, po prostu ponownie zaszwankowała. I po tych kilku latach, jak ja akurat wracałam z Grecji, z festiwalu folklorystycznego i mnie Ewelinka odebrała i mówi, że jedziemy do Dąbrowy. Ja myślałam, że do dziadka Bodzia, że nie żyje dziadziuś, bo on już był taki chorowity. I nagle Ewelina mówi mi, oczywiście dlaczego nie mama? Nie wiadomo, no bo Ewelina, czyli moja siostra. Oluniu, muszę ci coś powiedzieć. Ja już wiem, że to zaraz jest informacja o śmierci dziadka. Dom nam się znowu spalił i ten jakby szok, że to na przestrzeni 2 lat, no to naprawdę w totolotka trzeba grać, jak już z taką ilością razy płonie ci dom, tylko przy tym drugim razie już było bardziej hardkorowo, bo
nie były zamknięte drzwi, spłonęła cała góra i mama na szczęście ma tendencję do zasypiania przed telewizorem i zasnęła na dole. Ją kot obudził, bo już psa nie było i ją obudził kot po prostu. Już mama się krztusiła i już miała tak granicznie, że powiedział właśnie pan strażak, że jeszcze tydzień temu mieli jakąś taką interwencję i właśnie kobiecie pół metra do drzwi zabrakło i się zaczadziła, więc kolejny raz jakieś skrzydła ją tam nas wszystkich trzymały. Długo zostaje to w głowie? Bo to też pewnego rodzaju trauma, która wydaje mi się, że jest trudna do wypielenia z życia. To prawda. Jeszcze myślę, że ze 2 lata temu, za każdym razem jak przejeżdżała straż pożarna, to się trzęsłam cała. Miałam łzy w oczach i mówiłam, Panie Boże, dopomóż. To straszne, jak długo to zostaje. A ty pamiętasz tą dziewczynkę, którą byłaś w tamtym okresie? Kim ona była? Dzisiaj na pewno masz duży zasób słów, żeby powiedzieć, co ona tak w rzeczywistości czuła, bo... Powiem ci szczerze, i to jest dziwne, i to chyba jest jakiś mechanizm wyparcia, że pamiętam jako ta 13-latka, pamiętam, że jak ten dom nam spłonął, to się ucieszyłam, bo tata zabrał mnie na zakupy, więc spędziłam z nim czas i kupił mi nowe ubrania. I to pamiętam. Było mi smutno, bo miałam kolekcję lalek porcelanowych. Takich z różnych zakątków świata i mi ludzie przywozili. I nagle ich już nie miałam. Nie miałam nic, tylko te ubrania, które mi tata kupił, ale byłam wtedy szczęśliwa, że te kilka godzin spędziłam na Dolinie Trzech Stawów. Pamiętam dokładnie to. I to na przykład pamiętam. A jako 17-latka jakby już trochę wiedziałam, czym to jest. Już wiedziałyśmy, jak napisać sprawozdanie, ile rzeczy spłonęło, bo też nas wtedy ubezpieczalnia zrobiła na pieniądze, no bo napisałyśmy, że spłonęło 40 t-shirtów, to szli i najtańszą cenę, a my miałyśmy czasami lepszej jakości rzeczy. Więc już byłyśmy nauczone, więc byłyśmy troszeczkę bardziej skupione na tym, żeby po prostu jakoś sprawnie to, nie wiem, zorganizować. Jakby już wiedziałyśmy troszeczkę, czym to się je. Okej, no ale mówisz też bardzo mocno o tym, że twoi rodzice byli delikatnie mówiąc ze sobą skonfliktowani. Tak. Bo w trakcie tamtego rozwodu czy rozchodzenia się ze sobą, no bo jeżeli mówisz, że rozwodzili się jak miałeś 10 lat, a kiedy miałaś 17 jeszcze... 13, bo to przy tym pierwszym razie. Pierwszym. 13, jak był pożar pierwszy. To trochę jednak to w takim wypadku trwało. No i tak. No. Mówisz, że twoja mama... A to i tak jeszcze jeszcze do przodu. No właśnie, a mówisz, że twoja mama była dość mocno skoncentrowana tylko i wyłącznie na tym, no bo jeżeli musiała przyjeżdżać karetka czy tam pogotowie, żeby ją uspokoić, no to pokazuje, że to był bardzo duży dół. No to też tłumaczy mi twoją relację z siostrą, która wydaje mi się, że w tamtym okresie... Moja mama miała bardzo silną depresję. No właśnie. Mm. Mogła zastępować jej mamę po prostu. Tak. Najzwyczajniej. I dokładnie tak było. Więc ona była z poziomu matczynej energii bardzo dla mnie. My nawet do niedawna na przykład z moją siostrą nigdy nie rozmawiałyśmy o chłopakach, bo ona była jednak bardziej mamą. I też dopiero jako dorosła kobieta sobie zdałam z tego sprawę, że dopiero teraz zaczynamy gdzieś poruszać trochę temat seksu, jakiegoś po prostu mnie, tego co we mnie, co w niej, takich rzeczy siostrzanych, że ja się bałam, jak byłam już dorosła, zapalić przy niej papierosa. No dobrze, a gdzie w twoim serduszku jest przestrzeń na mamę? No bo jeżeli mamy można mieć jedną akurat w takim założeniu, to gdzie zestawiałaś mamę? Ja jeszcze przed rozpoczęciem terapii miałam taką też niezdrową relację z mamą, bo mama była ofiarą i cała byłam w mamie. To też jest niesamowite, że w nieuświadomiony sposób Ewelina stała się moją mamą, a mama na tyle, na ile umiała, bo ona się potem tam pozbierała i starała się, to ja po prostu strasznie na tamten czas kochałam mamę. Potem się zaczęła terapia, zaczęła wychodzić ze mnie różne rzeczy, żale w jej kierunku i tak dalej. Aktualnie mam wrażenie, że mam taką bardzo zdrową relację z mamą, że i potrafię jej wyrazić moje granice,
też bez naddawania, jeżeli tego nie czuję w danym momencie, nie wyrażam uczuć względem niej. Potrafiłam, miałyśmy niejedną rozmowę taką bardzo życiową, trudną. Coś przyjęła, czegoś nie przyjęła, ale to już są, to już jest jej. Ja wiedziałam, że potrzebuję to powiedzieć. Więc to tak work in progress cały czas, jeżeli chodzi o te relacje z mamą. Zawiła ta droga, co? Zawiła, ale wiesz co, dobra, bo aklimatyzuję się w każdym z odcinków po prostu. I rozpoznaję, sprawdzam, co to jest i czyszczę dzięki temu na bieżąco i wiem, czym to jest. Zabiegałaś o taką relację z tatą? Tata mój zniknął praktycznie z mojego życia na 20 lat. On był i on bardzo chciał być, ale moje zapatrzenie w mamę i w to, że mama jest ofiarą, bo to tata odszedł, spowodował, że ja wybrałam mamę. I to było coś takiego, co moja mama nigdy mi tego nie rozkazała, ale... tym, że była na przykład smutna albo niezbyt rozmowna ze mną po tym, jak się spotykałam z tatą, dawało mi bardzo silne przesłanki do tego, że aha, czyli mamę mam przez cały miesiąc, tatę mam na kilka godzin, idę z nim na lody, ale potem mi się obrywa za to przez na przykład 2-3 dni. Wybieram mamę, żeby z poziomu przetrwania po prostu. Więc bardzo cierpiąc w środku, cholernie cierpiąc w środku, bo jak się okazało na przestrzeni tych kilku lat terapii, no generalnie byłam córeczką tatusia, że tata, że mam te relacje, mam dużo bardziej taką realną, prawdziwą, to z relacji z tatą wywodzę się ja i to, co ze mnie. Że on jest moim pomostem do kontaktu z rzeczywistością. Że dopiero odbudowanie relacji z moim tatą dało mi pomost do rzeczywistości. I na szczęście wydarzyło się tak, że mój tata jest fajnym gościem. I bardzo bojąc się na początku, ale zaczęłam wyciągać w jego kierunku rękę. I zaczęłam go wołać. I on na te wołania odpowiadał za każdym razem. I za każdym razem odpowiada. I nawet ostatnio po premierze Patty, w którym byłam bardzo jakby przytomna. Widziałam, co się dzieje, widziałam, jaki to jest zamęt wokół mnie, że oni wszyscy chcą tych wywiadów, te zdjęcia, że ja jestem w centrum, że właściwie z mojego powodu to wszystko jest. I na szczęście miałam tam bliskich ludzi, ale następnego dnia tata do mnie zadzwonił, a mi było bardzo ciężko, bo to nagle, jeżeli bym w ogóle pofrunęła, no to ja nie wiem, jak bardzo wysoka się spada wtedy. To musi być bardzo długi lot, przerażający lot, a upadek jest taki, że mam wrażenie, że ma się połamane wszystkie kości i obrażenia takie, że się jest na ojomie po prostu w śpiączce przez kilka miesięcy. Że to mógł być taki lot, bo ja go widziałam. I ja z jakąś taką nitką, po prostu trzymając się podłogi, jakby byłam w tym jakby troszeczkę, ale ze świadomością tego, że przyszłam tutaj w dresie, to, że się przebieram w tę kieckę i ktoś mnie pomaluje, to nie znaczy, że ja nie wrócę w dresie. I to jest realne, dres jest realny. I było mi ciężko, a to jeszcze był w ogóle taki bardzo intensywny miesiąc, ten od końca marca do końca kwietnia wydarzyło się tyle rzeczy w moim życiu zawodowo, właśnie jakichś takich różnych spotkań, wywiadów, nowych projektów, prób, castingów. Tego było od groma, jeszcze zakończenie zdjęć do trzeciego sezonu Skazanej. Ta premiera Patty. I nagle wracasz do domu i jest nic. Ja sama i dwa koty. I jest dziwnie. I tak siedziałam i już wiedząc, żeby przed tym nie uciekać, bo kiedyś bym po prostu się ubrała i poszła się spotkać ze znajomymi albo przyjaciółmi i zagłuszyłabym to. A ja siedziałam i pozwoliłam, żeby to wszystko mnie dogoniło. I dogoniło mnie to, że rzeczywistość jest żadna.
że właściwie nie chce mi się jeść, bo po co jeść, co mnie karmi. Karmi nie tamten świat, ten mnie nie karmi, to jest nic. I z tym się też w ostatnim półroczu mierzę na terapii. I nagle tata do mnie zadzwonił i mieliśmy prawie dwugodzinną życiową rozmowę. Ale taki odlot, że nigdy z nim nie miałam takiej rozmowy. I on mówi, że przez cały dzień o nim myślał, tylko miał jakieś egzaminy gdzieś na jakichś uczelniach, bo mój tata oprócz tego, że jest muzykiem, no to też jest wykładowcą, też szefem katedry na Akademii Muzycznej. I on to wszystko przyjął, zrozumiał. I właśnie w tych krótkich pytaniach, że kto jest twoim wzorem mężczyzny, rozpoznaje tatę, ja go w ogóle poznaję. I jest mi smutno bardzo, że nie mogłam się uczyć tego i kształtować wtedy, kiedy był na to czas. Tylko się coś ukształtowało dziwnego, karykaturalnego, z ogromnymi dziurami, pustkami, niedociągnięciami. I dopiero teraz mogę widzieć, że mężczyzna jest na przykład mój tata. Jest stały, stabilny, zapominający czasami, nie pamięta tych dat. Jego żona mu przypomina o datach wszystkich naszych urodzin, imienin. I że jest przyjmujący. Że ja mu mówiłam, krzyczałam, smuciłam się, płakałam, bo tam wszystko przeszło przeze mnie. A on tego słuchał. I był ze mną w moich emocjach, ale im nie ulegał. I to mi pokazuje w ogóle, że można takim być. Że można być takim facetem też, nie? Fajne. No dobrze, a jak jest tak dużo emocji w tobie i te emocje nie są od dzisiaj, czy tam w 30 urodziny one do ciebie nie przyszły, tylko one tak podążały z tobą za rękę do momentu, w którym się dzisiaj widzimy. I kiedy działo się to wszystko, palił ci się dom, ktoś tam ostrzelał tramwaj, spalił ci się dom drugi raz. W tym całym kręgosłupem dziecka mimo wszystko jest społeczeństwo, inni ludzie. Jak było w szkole? Ja byłam perfekcyjna w zakładaniu masek. I ja miałam całą taką ogromną szafę. Przeróżne zbroje, różne maski. I ja gdzieś ten trzon tego, że jestem dobra i chcę dobrze, miałam. Ale ja byłam lubiana. Co ciekawe, już jako małe dziecko, 8 lat miałam, przejawiałam takie cechy tego, że czułam, że za mną idą ludzie, bo jestem przebojowa, bo jestem charyzmatyczna, bo się inaczej ubieram. I wiedząc, mając tę wiedzę, nie pławiłam się w tym, nie znęcałam się nad nikim, wręcz przeciwnie. Wyłapywałam słabsze jednostki i będąc przy nich, bawiąc się z nimi, zwracając tego tłumu uwagę na nich, powodowałam, że je tak wplatałam w społeczność na przykład klasy. Miałam taką przyjaciółkę, Martę Matulę, która urodziła się praktycznie niewidoma z jaskrą na jednym oku, na drugie oko miał jakąś wadę, w ogóle minus tam 15-20, jakiś absurd. I potem odzyskała jakoś wzrok, że miała minus 8, na drugie oko w ogóle nic nie widziała. Ja siedziałam z nią w pierwszej ławce na przykład i pisałam dużymi drukowanymi literami, żeby mogła sobie to przepisywać, bo nie widziała nawet z pierwszej ławki. I potem w gimnazjum będąc, też mnie do końca jakoś tak, mama była i dawała mi jakąś taką wolność. Takie trochę pilnowanie, niepilnowanie. I byłam w takiej ekipie popularnych. Ale też dobrych ludzi. Że to też nie było znęcanie się nad gorszymi. Każdy tam coś miał swojego i jakoś się wspieraliśmy. Jednej z naszych koleżanek zmarła mama. To po prostu z nią byliśmy, wspieraliśmy, więc to też pomimo tego siedzenia w najbardziej popularnym miejscu na parapecie, nie byliśmy chyba złymi ludźmi. Oni w pewnym momencie odpalili wrotki i ja już właśnie poczułam, tam poszła jakaś amfetamina,
jakieś wąchali coś w ciągu dnia, nie wiem, jakiś taki buteleczek, przypalali sobie ręce papierosami i ja już się zorientowałam, że to już nie jest moje i pozwoliłam im pójść dalej albo gdzie indziej. Mm-hmm. Taka dziewczynka, która rozwija się artystycznie, jest bardzo delikatna i bardzo dobra, to kiedy pojawiają się w jej życiu chłopcy i miłość? Miłość pojawiła się właśnie tam w tamtej ekipie. To był Iwo Stelmaszyk i on pięknie pachniał. On miał takie perfumy Pierre Cardin, pamiętam to. Podejrzewam, że jakby ktoś nie mi teraz pachniał, to bym oszalała. Nie wiem, czy one w ogóle są jeszcze dostępne. I on był... Właśnie on miał mnóstwo muzyki. Jego tata słuchał jazzu, Diany Krall, jakieś takie różne rzeczy. On tam generalnie jakieś rapsy. Ja z nim tych rapsów słuchałam. I pamiętam, że byłam w nim strasznie zakochana. Miałam jakieś tam 14 czy 15 lat. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. No to było jakieś takie niewinne, tam chodzenie za rączkę, całowanie się godzinami, tyle. Moje koleżanki już potrafiły tam z tej ekipy być na tabletkach antykoncepcyjnych od roku, ale nie ja. No dobrze, od dziecka też lubiłaś naśladować tamten pandaniec i tak dalej, tak. To wiadomo, za tobą chodzi. A kogo tak naprawdę chciałabyś dzisiaj naśladować, patrząc i myśląc o jego dorosłym życiu? W prawdziwym życiu, nie w artystycznym. Jan van Helsing, którego czytałam ostatnio książkę, pięknie mówił o tym, że naśladowanie kogokolwiek zaprzepaszcza w ogóle twoją drogę. Dobrze, a zanim przeczytałaś tę książkę, miałaś kogoś takiego, kto mógł być wzorem? Nie, bo z poziomu intuicji jakoś miałam coś takiego, że każdy pisze swoją historię. I nie wiedziałam tego, dopóki nie przeczytałam tego w tej książce. I to nagle mi się... ułożyło w te słowa, które tam przeczytałam. Mówię, tak, to jest to, co rezonuje z moim sercem. Że zawsze ktoś miał jakieś idoli albo właśnie wzór do naśladowania. Ja tego jakoś nigdy specjalnie nie miałam, bo szukałam swojej prawdy w środku, w sercu. Żeby być dobrym człowiekiem. A masz mentorów? Tak jak spojrzysz sobie zawodowo chociażby. Są ludzie, do których pytasz się o zdanie ze względu na to, że bardzo cenisz ich zdanie? Bardzo cenię po naszej ostatniej współpracy Bartłomieja Ignaciuka, reżysera, który wyreżyserował Patty. Jest nieprawdopodobnie inteligentnym, bystrym, wyważonym, z fajnym poczuciem humoru facetem, który też ma w sobie coś takiego, że czuje od niego ojcowską energię. Więc też może mam tak, że bardzo go szanuję i bardzo go lubię. Agatę Kuleszę pytam o różne rzeczy, ale my też się lubimy, że to też jest fajne coś takiego, ale to jest lubienie i nigdy nie będzie dla mnie taką kumpelą, hej, jak to ludzie potrafią wykorzystywać. Dla mnie to zawsze będzie jednak kobieta, która wie więcej o życiu, więcej przeżyła, więcej filmów zagrała, seriali i tak już pozostanie na zawsze po prostu, bo to nie wiem, no może kiedyś ją tam dogonię. No tak, te dwie osoby mi się jawią, ale to też dlatego, że są w pobliżu i ja też z poziomu zawodowego rozpoznaję to, co we mnie i staram się iść za własną intuicją, bo skazana i Patty mi pokazała, że to jest dobra droga. Słuchanie intuicji. Z pokorą, ale słuchanie jej po prostu. No dobrze, ale intuicja na pewno nie ma stuprocentowej skuteczności. Kiedy cię zawiodła? A dlaczego uważasz, że intuicja nie ma stuprocentowej? No bo nic nie jest stuprocentową skutecznością. Pytanie, co uznajemy za skuteczność? Czyli błędy kalkulujemy na to, że musiały się wydarzyć. Nigdy nie przegrywamy, wygrywamy albo się czegoś uczymy. Dobrze, 15 czerwca masz urodziny. 33, no. I czego sobie teraz życzysz? Sukcesów czy nauk? Rozwoju i tego, żeby...
żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy będą mi pomagać w tym, czym jestem aktualnie, czyli tym takim procesie dość konkretnego rozwoju. Jeden dzień przed naszą rozmową ostatnio płakałaś. Jak jest teraz z twoim nastrojem? Jak tak spojrzysz sobie na ostatni czas? Na ostatni czas jest naprawdę, naprawdę okej, okay, ale to jest właśnie to, że ja nie uznaję łez, smutku, dnia goryczy, poczucia żalu za nic złego i nie neguję tego, bo negowałam to przez całe życie i piętrzyły się we mnie emocje, które rozkwitały w złości, mhm, i w agresji. Więc teraz im się przyglądam i pozwalam sobie być. Pozwalam sobie na to, żeby mieć gorszy dzień. I miewam je, oczywiście, że tak. I czasami to są całe okresy. Ale już nie patrzę na nie jako ostatnią scenę w filmie. Mm-hmm. No dobrze, a co generuje taki słabszy okres albo słabszy dzień w twojej głowie? To zależy. Czasami się właśnie stresuję jakimiś takimi różnymi rzeczami i to mnie dużo kosztuje. Jakieś gdzieś wyjścia, gdzieś wychodzenie poza strefę własnego komfortu, mierzenie się z czymś i to powoduje na przykład, że jestem zestresowana albo zlękniona. Mm-hmm. A takie smutniejsze, gorsze rzeczy, no to właśnie na przykład z poziomu jakichś procesów docierają do mnie jakieś nie najfajniejsze prawdy o mnie samej. Mhm. I wtedy pozwalam sobie to przeżyć. Mhm. No ale co jest taką nie najfajniejszą prawdą o tobie? Ale to już zostawię dla siebie. Niedawno to odkryłam i na razie to jeszcze pracuje we mnie. Na terapii usłyszałaś, że jesteś niezdolna do tworzenia relacji, że wyniszczasz je przez kontrolę. To było w jakikolwiek sposób skonstruowane przez rozwód twoich rodziców? Myślę, że przez nauki mojej mamy, tego, że mężczyzna powinien być rycerzem na białym koniu, że mężczyzna jest od tego, żeby służyć kobiecie, tego, że moja mama bardzo często nie umiała, bo nie miał jej może kto tego nauczyć, ale sama przez swoją terapię bardzo pięknie się tego uczy, wyrażania własnych emocji, przez co nie wyrażała emocji, tylko na przykład się obrażała. Mhm. I ja powielałam te mechanizmy. Długo? No, to się okaże, jeżeli wejdę w jakąś relację, czy to już minęło. A, bo tak, bo ty na razie jesteś mądra w teorii. Tylko zobaczymy, w teorii, więc bardzo jestem pokorna wobec tego, że mam poczucie. Mhm. Będąc przed tym, jak się spotkaliśmy, byłam faktycznie półtora roku w relacji, będąc już w trybie terapeutycznym i czułam, że są diametralne zmiany, że odpuszczam, że przyjmuję, że pracuję sama nad sobą, że jestem w stanie przyjąć cechy tej drugiej osoby, bo każda ma te jasne, ciemne strony. Więc to widziałam. Teraz jestem już kolejne 2 lata do przodu. Jestem bardzo ciekawa, ale też jestem wyżej wibracyjnie, więc mam wrażenie, że jeżeli już jestem wyżej wibracyjnie, to już tylko wyżej wibracyjne dusze będą ewentualnie rezonowały ze mną. Więc to jest też duże prawdopodobieństwo, że to spowoduje, że się spotkamy i jemu, i mi będzie już na tyle łatwo z poziomu już wibracji, na której jesteśmy, współtworzyć po prostu relacje, rodzinę. Mm-hmm. Bo miałaś problemy z agresją słowną, co też mówiłaś ostatnio u mnie w podcaście. Co powiedziałaś komuś najgorszego? Żeby wypierdalał. No i to jest bardzo mocne i to naprawdę we wściekłości. A ty potrafisz później przeprosić? Wtedy na przykład przepraszałam w jakimś takim zwidzie tego, że już to mówiłam. Już ten mój były partner nie wiedział już właściwie, co z tym zrobić, więc chciał się zebrać, zakładał po prostu dresy i chciał wyjść, żeby się przewietrzyć. Więc ja wpadałam już w stan jakiś płaczu i padałam na podłogę, czy jakiś teatr po prostu, nieumiejętności poradzenia sobie z emocjami.
tak jak małe dziecko, nie dostaje lodu, więc zaczyna nagle rzucać się na podłogę i nie interesuje go to, że jest w centrum handlowym, tylko zaczyna się rzucać i płakać, bo nie umie sobie poradzić z emocjami. I ja miałam podobnie, więc padałam na podłogę i on, nie wiedząc, co się dzieje, podchodził do mnie, nie wychodził, oddychał, pomimo tego, że bardzo chciał wyjść, bo chciał się po prostu uspokoić. Mhm. Teraz go już rozumiem. Ale brał mnie, na przykład przytulał, i ja wtedy płakałam i mówiłam, że przepraszam, nie wiem, co się ze mną dzieje. I pamiętam, że w tym momencie, jak już dochodziłam do diapazonu, w którym już wszystko się rozpadało, ale to znowu było w poczuciu kontroli, mm-hmm. no bo to ja mam kontrolę nad tym, że wszystko rozpieprzę. Było to załamanie i jakby już wtedy czułam, że już jestem sama, że jestem już opuszczona i znowu jakieś były emocje, ale ja funkcjonowałam tylko z poziomu namiętności, nie? Bez względu na to, jakie są, to tylko tak. I potrafiłam przeprosić, ale bardzo rzadko. Ale teraz wiem, że potrafię przeprosić, bo nie tylko ostatnio przeprosiłam, nawet szczerze, naprawdę szczerze, pomimo tego, że jakiś czas temu już to raz zrobiłam, ale te przeprosiny najwidoczniej może nie były tak prawdziwe. Ja miałam wtedy poczucie, że są. I ponownie odważyłam się na to, żeby sama podejść, zatrzymać tę osobę i szczerze ją przeprosić, bo naprawdę zrozumiałam, co zrobiłam. Więc wydaje mi się, że tak, jestem zdolna do przeproszenia. Ale tak naprawdę nie o przeproszenie chodzi, tylko o zrozumienie swojego błędu. Jak spojrzysz na tyle, ile możesz obiektywnie w przeszłość, skrzywdziłaś kiedyś kogoś? Tak. Myślę, że tak, no. I... Nawet ta osoba, o której mówiłam, że zrozumiałam to, że tak. Z jej poziomu jakby postrzegania życia, świata, nieważne, czy jej, nieważne, po prostu wiem, że tak. No dobrze, jeżeli potrafisz przeprosić, to też potrafisz sobie wybaczyć? Czy to ci przychodzi długo? Myślę, że potrafię sobie wybaczyć. Ale właśnie nie chcę tak rzucać, wiesz, słów na wiatr, że tak po prostu tak potrafię. No bo do ciebie też musi dojść wina, bo tak. Jak robisz to wydaje mi się, że ty nie masz świadomości tego, że ty robisz źle. Tak, na początku przychodzi to, że ty rozumiesz to, że robisz źle, potem się trochę z tym żyje i egzystuje, nosisz sobie ten krzyż i dopiero później przychodzi ten moment chyba, że zaczynasz rozumieć, że ten krzyż to nie nosisz dlatego, że ktoś ci go przybił, tylko ty sama sobie go właśnie wrzuciłaś na plecy. Dokładnie tak. I chyba wydaje mi się, że chodziłam właśnie z nim do tego. Ponownie po prostu wyszłam z tymi przeprosinami, bo czułam, że to ciąży, że to jest i że już tego po prostu nie chcę, że to już wystarczy, ale też dzięki, dlaczego mogłam to odkręcić, no bo miałam odpowiedni śrubokręt, czyli właśnie zrozumienie tego, że narzędzia. To faktycznie była krzywda. No. Jednak nie możemy obwiniać siebie za coś, że nie byliśmy w stanie czegoś naprawić, nie posiadając odpowiednich narzędzi. Dokładnie tak. A jednak od tego tak naprawdę powinniśmy zacząć. Sama zresztą powiedziałaś w jakimś z wywiadów, że każdy powinien chodzić na terapię, żeby po prostu poznać samego siebie i wiedzieć po prostu też właśnie to, od czego zaczęliśmy od rozmowy, od tej całej kuli, żeby po prostu móc się przetoczyć, bo wtedy mamy większą zgodę na rzeczy, które są w nas złe i wadliwe. No, bo tak. I tylko wtedy możemy w pełni siebie pokochać, żeby móc pokochać innych. Nawet jeżeli już nie mówimy o kochaniu, chociażby o sympatii, to już tak już punkt wyjścia jest zdecydowanie... zaakceptowaniu w ogóle. No właśnie, zdecydowanie prostszy. To ty ocierałaś się trochę o autodestrukcję? Ja byłam bardzo autodestrukcyjna, no. Co to znaczy w twoim słowniku? Wyniszczałam relacje, w których byłam. Ale to poszukajmy w tobie. Okej, niszczyłaś relacje, ale mnie zastanawia, jak sama się niszczyłaś. Jak już zamykałaś te drzwi, on już wypierdalał, zostajesz tam, jest tam jeden wielki huk w tej głowie, bo tam w głowie jest tylko jeden wielki huk. Możesz sobie nalać tekili bądź wody, żeby po prostu te łzy były trochę mniej gorzkie. I co się dzieje wtedy? Jak się niszczysz? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że się coraz bardziej oddalam od siebie i wybielam. I to jest największy problem. Już wybielasz? Teraz, tak. Wtedy, w tamtych mechanizmach. Już teraz nie mam. Teraz patrzę z perspektywy, że robiłam, dokładałam wszelkich starań, żeby pozostać ofiarą, bo w ogóle przyjęcie postawy ofiary jest nieprawdopodobnie przyjemne i bardzo nęcące. I bardzo wielu z nas wybiera postawę ofiary. I dokonywałam wszelkich starań, żeby się wybielić, no bo to nie moja wina jest, tylko jego.
No jasne, że tak. I tak potrafiłam odwracać kota ogonem, że on naprawdę mnie przepraszał i przepraszał, a ja cały czas nie wybaczałam, co też było jakieś absurdalne, bo pławiłam się w tym, w tej satysfakcji tego, że jednak jestem ofiarą. To jest strasznie mocne i to jest rodzaj ogromnej autodestrukcji, bo to jest taka autodestrukcja w białych rękawiczkach, w których no przecież ja jestem tylko biedna, przecież ja nic złego nie zrobiłam, ale to powoduje, że na tyle oddalasz się od siebie, od zmierzenia się ze sobą i przyznania, no tak stara, no spierdoliłaś, na przykład zrobiłaś z igły widły, naprawdę był fajny wieczór, a ty się przypierdoliłaś do czegoś w ogóle bez sensu i po co ci to było? I taka była prawda. No ale weź się przyznaj do tego, no nie ma szans. No to jest on, to jest jego wina, ja się czepiałam jakichś drobnych rzeczy, wyciągałam, mam w tym naprawdę dobra. I to oddalanie się od siebie powodowało, że byłam coraz każdy kolejny nakładałam na siebie warstwę i byłam coraz dalej od rzeczywistości i od w ogóle jakiegokolwiek kontaktu z uczuciami subtelnymi. Tylko bardzo silne przeżycia powodowały, że w ogóle wiedziałam, że funkcjonuję i że żyję. No i dalej za tym idąc, no to już nie masz kontaktu ze sobą, więc tak naprawdę nie jesteś w stanie utworzyć żadnej normalnej relacji, która ma głębie, nie? Tak no dobrze, ale też miałaś moment, że uciekłaś w imprezy, więc zagłuszasz się jeszcze bardziej. Ale tak wiesz, uciekłam w imprezy, to tak jak ludzie naprawdę potrafią uciekać w imprezy, to ja tak patrzę z perspektywy na to, że to u mnie to nie jest takie, to nigdy to no, nie było dobrze. Takie uciekanie, ale bawiłaś się nawet. Ale bo ja generalnie teraz nawet patrzę z perspektywy, że ja po prostu lubię imprezować, lubię iść na imprezę, lubię napić się szota, lubię jak są tańce i najlepiej jeszcze jak wszyscy mieszkamy w jednym albo śpimy po prostu gdzieś razem i rano się budzimy na kacu i opowiadamy jak to było. No lubię to. No dobrze, no to. I browarek do śniadania. No. Ale to tylko tak weekendowo. Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Nie, naprawdę. Teraz to już w ogóle. Bardzo rzadko. Pięć dni w tygodniu. Nie, po prostu. Dwa dni. Dajmy dwa dni na regenerację. Nie, bardzo nie. Bardzo nie. Naprawdę. No dobrze, ale bo ja nie nawiązałem do tego imprezowania tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie pożartować z szotów, ale chodzi mi o to, że ty jeszcze się oddalałaś bardziej do tej świadomości, którą masz dzisiaj. Bo przecież na imprezie nie znalazłaś terapeutki i nie stwierdziłaś, że to jest najlepsza droga, jaką możesz podjąć, tylko musiałaś gdzieś zawrócić. Gdzieś musiała być taka pętla, gdzie jednak odbiliśmy w drugą stronę. To co spowodowało, jaka kolizja, no bo wydaje mi się, że tylko i wyłącznie kolizja chyba mogła tutaj coś spowodować, że trafiasz do terapeutki i znam tę historię z tą, że dzwonisz po prostu, czy jest jakiś wolny terapeuta, trafiasz do swojej pani terapeutki, która ma bardzo oryginalne Bratysława. Właśnie. Imię i nawet na początku się nie polubiłyście, ale co zaszło? Dlaczego ty tam trafiłaś w ogóle? No to już właśnie była taka składowa tego wszystkiego, o czym przed chwileczką mówiłam. Ważnym też elementem jest to, że moja siostra pół roku wcześniej rozpoczęła terapię. I no już była tym pługiem, nie? Który jakby pokazywał mi, że w tamtą stronę może warto się zwrócić, ale ja jeszcze nie, bo ja mam swoje książki, ja wiem lepiej, ja sobie sama poradzę, czyli dość standardowy mechanizm obronny każdego na krok przed rozpoczęciem terapii, albo właśnie zupełnie odwróceniem się w stronę przeciwną. I pamiętam, że był taki moment właśnie z moim byłym partnerem, że ja coś znowu dostałam jakiegoś spazmu, coś się pokłóciliśmy i on już znając to, no bo to było powtarzalne, po prostu wziął się i wyszedł. I to nawet nie już na złości, tylko po prostu na takim zrezygnowaniu, nie? To jak już facet jest zrezygnowany, to już jest ciężko. Już nie reaguje na to i powiedział po prostu, muszę wyjść, przewietrzyć się, bo zwariuję. Więc wyszedł. I go nie było. I jakby ja już też zrozumiałam, to też nie było w jakichś takich bardzo silnych emocjach, to nie było upadku na podłogę, nic z tych rzeczy, ale jakby czułam, że już przesadziłam i pamiętam, że miałam taką malutką łazienkę i chodziłam od ściany do ściany i wiedziałam, że do mamy nie zadzwonię, bo jakbym zadzwoniła do mamy, to mama jeszcze przed rozpoczęciem na swojej terapii wszystkie nasze emocje złe, jakby bardzo się na to denerwowała, bo my mamy być szczęśliwe. I nie potrafiła tego przyjąć, więc wiedziałam, że do niej nie zadzwonię. Zadzwoniłam do Eweliny, do mojej siostry i powiedziałam, że jestem sama, bo ja też w kółko powtarzałam, że jestem sama, mając ludzi wokół. Czyli to też jakieś coś, co bardzo silnie, głęboko było, że jestem sama, że ja nie mam nikogo. Ewelina mówi, żebym zadzwoniła do terapeuty. Mówi, nie, ty mi nie pomożesz. Walnęłam słuchawką.
Zadzwoniłam do Piotrka, Piotrek odebrał i powiedział, że Ola, ale ja nie wiem, jak mam ci pomóc. Po prostu nie wiem. Mhm. I zorientowałam się, że już nie mam do kogo wykonać telefonu. I już albo ktoś już mnie nie chce słuchać, albo ktoś mi daje rozwiązania, ale ja ich nie chcę słuchać. I chodziłam od ściany do ściany, po prostu stanęłam, zatrzymałam się, spojrzałam w lustro i powiedziałam, to jest moment, w którym dzwonisz do terapeuty. I chciałam oczywiście też od razu natychmiast, teraz tu, no bo ja chcę. I na szczęście tam nie było i dopiero musiałam chwileczkę poczekać, ochłonąć. Tam to pierwsze kilka tygodni, mam wrażenie kilka miesięcy, to było też ciężka tyrka. Bo ja tam chodziłam i wiedziałam, że to chyba intuicja, że mam chodzić. Bo nie lubiłam tam chodzić, nie podobało mi się to. Ona mi w niczym nie pomoże. I co ja mam chodzić? 3 lata? 5 na terapię? No chyba wam się po prostu coś pomyliło. Aktualnie jestem 4 lata i jest to kawał czasu, no ale to jest doskonałe. Naprawdę jakby terapia jest doskonała. Nie można też jej w pełni zero-jedynkowo wierzyć we wszystko, co tam się wydarza. Ja też się rozwijam duchowo, też się rozwijam sama ze sobą, ale ta możliwość poukładania sobie, ostatnio oglądałam, słuchałam fragmentu podcastu Justynki Nagłowskiej i był Luke. I on opowiadał o tym właśnie, że terapia, zaczął chodzić na terapię i uznał terapię jak trening, że chodzi na siłkę dla ciała. Dlaczego ma nie chodzić na siłkę dla mózgu i dla tego wszystkiego, co tam jest w środku? Że to nagle sobie poukładasz, nagle wiesz, jak tego używać. I to jest też w sumie fajne. No. I też pomogło, mi się wydaje, tak z mojej perspektywy, że całe twoje życie zawodowe rozkwitło wtedy, kiedy w głowie... Było bardzo w miarę poukładane. Tak, i że no, to po prostu się zaczynało, ten proces, taka jasność. Dokładnie, już trzymając tak się tego twojego nazewnictwa. Powiedziałaś sama nawet o tym, że Agata Kulesza była twoją taką, znaczy była, jest mentorką, ale serial Patty to taki pierwszy długi, samotny spacer. Że to, co ty powiedziałaś o premierze, że tu wszyscy byli dla ciebie, że to ty jesteś główna zamieszana w tę całą zabawę. Jak ty się z tym czujesz? Bo to jest taka pierwsza, bardzo, bardzo, bardzo duża odpowiedzialność zawodowa. Mm-hmm. No bo to wszystko spoczywa na tobie. Mm-hmm. Byłam bardzo spokojna. To jest też ciekawe z moją agentką, którą uwielbiam za to, że ma tę stronę podobną do mnie. Czyli taką właśnie duchową, mistyczną. Że mam takie poczucie, że to jest mi znane. Mm-hmm. Że bycie w miejscu, w którym jestem, jest mi znane. Że jak dostałam ten serial Patty, to skupiłam się na treści. No bo co, nagle skupiać się na nadmiernym potencjale, czyli pierwszy spin-off w Polsce, wielka główna rola, wszyscy są tutaj dla ciebie. No to jest nadmierny potencjał, który prędzej czy później siły równoważące natury po prostu to zbiją. Mhm. I o tym mówi fizyka kwantowa, po prostu. A skupienie się na treści, czyli na tym, że jestem aktorką i mam scenariusz. I mam grać scenę. Tyle. Tak na to patrzysz? No jakby wiedziałam, że to wszystko się dzieje. Mm-hmm. I czułam, że to wszystko się dzieje. Oczywiście tam był ten moment tej ascezy, tego odpychania, potem jednak sprawdzania, cieszenia się tym. I faktycznie się cieszę, bo zrobiliśmy fajny serial. Cholernie smutny, ale naprawdę dobry serial. I bardzo się cieszę, że był tam Bartek Ignaciuk, który przepięknie popracował nad scenariuszem i go na tyle stuningował, zmienił, poprawił, że to nagle było to, co widzimy na ekranie. Jakby byłam skoncentrowana na tej treści, byłam bardziej skoncentrowana na planie, na tym, żeby być lightworkerem i być dla wszystkich ludzi, niż na tym, że robimy taką wielką rzecz. No dobrze, ale kiedy dostajesz taką propozycję, nie masz tego właśnie, robimy taką wielką rzecz? Nie miałam tego. No to co miałaś? Okej. Okay. Boga kocham. Tyle. Okej, okay, dobra. No to robimy, super, fajnie. Że to jest wszystko w takiej równowadze. Że naprawdę miałam takie... Kurde, fajnie, ale super. Jezu, i są fajni aktorzy, super. I wspaniały reżyser. I że gramy to na Półwyspie Helskim. I że będziemy tam ponad miesiąc. I że te scenariusze nagle
są takie, że ja je czytam i idę za bohaterką, w to wierzę. Jakby czuję, że to wszystko idzie, że to jest duże, ale to się wszystko we mnie mieści. No dobrze, ale zobacz. Tutaj ja to wszystko tak biorę w rączki i niosę. No teraz opowiadasz z dużo większą, z dużo większym apetytem na to, niż to okej. No bo widzisz, w pierwszym, bo zapytałeś mnie, jaka była pierwsza reakcja. Miałam takie okej, w pierwszym momencie miałam dobra. Potem się przestraszyłam, że mówię, Boże, no przecież taka Patty, jaka jest wskazanej przez cały odcinek, będzie nie do zniesienia. No bo to jest nagle za dużo, ta forma, to wszystko, No ale tam pan reżyser ci też chyba mówił z tego, żebyś możesz zejść. Ja to pierwsze w ogóle z poziomu intuicji miałam, co to z tym zrobić? Wiedziałam, że to musi być zupełnie w ogóle jakby, to musi być wszystko łagodniejsze, to musi być 30% max tego, co jest Patty. Bo, dalej za tym idąc, znowu mi intuicja podpowiadała, bo to są jej maski, a ja maski znam. Doskonale. I pomimo tego, że zawsze też w życiu prywatnym byłam sobą, to te maski były na tyle do mnie dopasowane, że one mnie tak tylko podbijały. Albo na przykład nagle zakładałam i byłam bardziej zielona, albo byłam najpierw bardziej złota. I tu było podobnie, że nagle poczułam, że zdjęcie tej maski, no to daje po prostu ten kolor, ten bordowy akurat, bo takiego koloru jest Patty. I po prostu zostaje tylko ten jej środeczek. A że mam kontakt ze swoim środkiem, to mogłam się doszukać tego środka z Patty. I na tym się skupiałam. Ja się po prostu skupiam na treści, na tym, żeby wykonać robotę dobrze. A nie na tym, co wszystko jest dookoła, bo to wszystko dookoła jest, tylko że to wszystko jest nadmierny potencjał. O tym też jest książka Vadima Zelanda. Transurfing rzeczywistości. Bardzo serdecznie polecam. Dobrze, to wejdźmy w to, bo to jest bardzo interesujące, bo jak zapytałem się o cel, powiedziałaś, że światłość. Jak zapytałem się, czy trochę się brandzlowałaś do tego, że jesteś w miejscu, o którym mogłaś tylko i wyłącznie marzyć sobie jako mała dziewczynka, to co jest sensem życia? Co jest sensem życia Oli Adamskiej? A jak rozumiesz słowo sens? To, co daje ci przyjemność, co jest celem, ale równocześnie też środkiem do celu. I wtedy, kiedy czujesz się najbardziej spokojna i kiedy zamykasz oczy i masz przestrzeń na to, że nie myślisz o niczym, tylko czujesz. No to jest grube, zagraj ze mną. Kurwa, stary, to jest tak grube, teraz co powiedziałeś, że w ogóle... To jest ciężko powiedzieć, bo to taki sens jeden jest bez sensu. No jest bez sensu, tylko chodzi mi o to, czy marzysz o tym, żeby mieć ten dom, o którym tak dużo mówisz, mieć tam męża, mieć dziecko i do tego ustatkowaną karierę. Bo... Wiesz, na jakim jestem na etapie w swoim życiu i wiem, że to jest zmienna, że może się spotkamy za rok i będę mówić znowu coś innego, albo to będzie wyewoluowane z tego, co teraz mówię, a może być zupełnie odmienne i też to przyjmuję. Na dzisiaj. Na dzisiaj, na ten moment, bo może dokładnie się okazać... tu, na godzinę 14:43. Proszę. Że no jakby, no co jest sensem, że poczekaj, sens jest bez sensu. Że mam takie coś, że przychodzą do mnie myśli. Nazywam je często też przekazami, bo też rozpoznaję, co idzie z serca, co idzie gdzieś z zewnątrz. Z tego pola, które nas otacza, do którego możemy mieć dostęp, jeżeli tylko chcemy i nad tym popracujemy. Że pomyślałam sobie ostatnio, Ola, przecież masz taki instynkt macierzyński, chciałabyś mieć dzieci, nie? Chciałabym. A co jeżeli ten człowiek się nie pojawi? No to nie będziesz miała rodzonych dzieci. Ale to możesz zacząć na przykład być wolontariuszem w domu dziecka i dać miłość mnóstwu dzieci. Że zawsze jest jakieś rozwiązanie. Że płynięcie z nurtem życia i tego, że jedyną stałą w naszym życiu jest zmiana, to tylko swobodne płynięcie z tym, co nam życie przynosi, a i tak jako dusza już sami sobie to wszystko napisaliśmy, zanim tu zreinkarnowaliśmy, daje tylko przyjemną lekkość bytu. Że sensem jest staranie się być na tyle, na ile można być tu i teraz. I cholernie często mi się to nie udaje. I cholernie często się krytykuje, biczuje,
jestem coś niezadowolona, mam lęki, mam stany lękowe, tego jest mnóstwo. Mhm. Ale wszystko jest kwestią naszego wyboru i decyzji. I ja wybieram światłość i wybieram to, że chcę iść w stronę tego, żeby patrzeć dobrze na wszystko, co przychodzi w moim życiu. I chyba to na ten moment, na tę godzinę 14:47 u mnie, żeby nie ciśnieniować. Mhm. Nawet żeby... czas mamy różny. A ty masz którą? 45. Ale dwójeczka to akurat 2 minuty to jest dobrze. Dwójeczka to jest ładna cyfra. Tak. Usłyszałam to wczoraj od wspaniałej osoby, która mi bardzo pomogła. Że im bardziej ciśnieniujesz, tym bardziej coś nie wychodzi. Im większe odpuszczenie, tym lepiej. We wszystkim, co mamy w życiu. Mhm. Więc przyjmuję, że teraz jestem sama i to jest okej. Okay. I teraz jestem w procesie mierzenia się z rzeczywistością i to jest okej. Okay. I staram się nie uciekać. Nie zawsze mi się to udaje. Widzisz, to jest tak powiedzieć, czym jest sens, to jest bez sensu. Bo to nagle jest taka duża jakaś zagmatwana wypowiedź. Nie ciśnieniować. Być tu i teraz i przyjmować to, co przynosi życie, bo wszystko dzieje się dla naszego najlepszego dobra. Okej. Okay. A co straciłaś, poszukując siebie taką, jaką jesteś dzisiaj? Z dobrych rzeczy. Co straciłam z dobrych rzeczy? Mhm. Albo z takich, za którymi możesz tęsknić. Bo to nie muszą być dobre rzeczy, za którymi możesz. No i pytanie, która część mnie tęskni i za czym tęskni, nie? Ola, możemy wejść w ten fragment rozmowy. Ale ostatnio też mieliśmy taką. Padło kilka razy takie, czy jest, jeszcze co jest? Ktoś jest z nami. Ale mam wrażenie, że dzisiaj nie jest aż tak hardkorowego ostatnio, chociaż ja chyba nie umiem inaczej rozmawiać po prostu. A tęsknisz czasami za taką furiatką, jaką byłaś, za tymi emocjami, za tą górą, no właśnie, to było trochę jak narkotyki ja, na pewno. Ja generalnie z moją terapeutką ostatnio do tego doszłyśmy, że jestem uzależniona od tego. Uzależniona od tych diapazonów, od tych namiętności. Mhm. I to jest jak po prostu dla kogoś, kto jest uzależniony od heroiny, po prostu... naciągnięta strzykawka i z naprawdę najlepszym towarem, jaki istnieje na świecie. I ja jestem w momencie, w którym ostatnio znowu mi taką strzykaweczkę ktoś podłożył, kilka dni temu. I to jest, o Jezu, tam jest jazz, tam jest impreza, jest wszystko. Jakby mówię ogółem, to nie chodzi dokładnie o to, ale jakby to, czego właśnie mam ciągoty do tego, tylko to jest ta moja strona destrukcyjna, ta, która... lubi cierpieć, która będzie miała chwilę tego fanu, a zaraz za tym przychodzi ogromna zapłata. Bo to, co mroczne i to, co jest na skróty, to, co jest instant, za tym zawsze przychodzi zapłata. I ja zaczynam rozpoznawać, czym jest mrok, a czym jest jasność. W jasności i w paśmie miłości, który jest bardzo subtelny i dopiero niedawno udało mi się poczuć jego obłok. W paśmie miłości wszystko jest płodne, wszystko jest rozwojowe. Jest subtelne. Nie ma wielkich przeżyć, ale na etapie, w którym jestem, rozpoznania miłości i tego, co wszystkiego wokół niej, nie tylko mówię o takiej miłości między kobietą a mężczyzną, albo tego, że serce mocniej bije, tylko pasmo miłości to jest bardzo wiele rzeczy. My jesteśmy aktualnie w paśmie miłości, bo jesteśmy na sobie skupieni, bo ze sobą rozmawiamy, chcemy dla siebie dobrze, ja czuję dobrą energię, czuję się bezpiecznie. I to jest coś subtelnego i to jest coś, co mi daje, ta rozmowa mi daje, więc jeżeli coś ci coś daje, no to znaczy, że jest z tego pasma. I ja zaczynam to po prostu rozpoznawać. I teraz jestem w etapie, w którym decyzją mojego wyboru jest, co wybieram. Moje decyzje, jakiego wyboru dokonam. I jak osoba uzależniona, po prostu tego nie wybieram. A ostatnio znowu zostało mi to podsunięte i ta część mnie, która jest od tego uzależniona, ale już na szczęście tę drugą mam i ją słyszę, ta już chciała tam sięgnąć, a ta mówi, Oleńka, nie, znaczy będzie frajda, tak, ale będziesz cierpieć bardzo długo. I cofnęła mi się ręka i się odwróciłam. Mhm. Więc czy tęsknię? Mam poczucie aktualnie, że
że nie będę miała takich przeżyć w życiu bez tego, bez tej właśnie, nie wiem jak to nazwać. Przeszłość. Tej przeszłości. No dobrze, ale zobacz, bo takim substytutem może być twój zawód. Bo możesz... To też jest niebezpieczne. No mój jest, zawód jest bardzo niebezpieczny. No właśnie, zresztą rozmawialiśmy o tym. Jest bardzo niebezpieczny i o tym też z moją terapeutką rozmawiam, bo to też daje odlot. Ja nagle jestem jakąś dziewczyną, która gdzieś kradnie auto, a potem jest w więzieniu i ona sobie może kimś być. To jest bardzo niebezpieczne wszystko. To jest odlot. To nie jest w ogóle rzeczywistość. I jakie to jest cholernie trudne, żeby być realna w tym i być w tym świecie, a potem umieć wrócić do rzeczywistości. Cholernie trudne. I myślę, że niewielu aktorów w ogóle się odważa na to, żeby to rozgraniczać. No jest kilku takich w Polsce, o których się mówi, że jeszcze nie wrócili ze swojej roli. No właśnie. I cały czas się jednak odkręcają w drugą stronę. I to jest bezpieczne. Nie trzeba pokazywać siebie, nie musisz siebie wystawiać na próbę, nie? Tylko później zadajesz sobie takie bardzo proste pytanie, które jest cholernie trudne, bo to są jedno pytanie, ale jest bardzo, bardzo trudne. Kim jesteś? I co tak naprawdę nosisz? Co jest prawdą o tobie? A teraz zadajemy sobie pytanie pomocnicze. Co jest prawdą, bo jednej nie ma? No. I teraz gdzieś rozgałęziamy się i co jest prawdą o nas? Co to, co myślą o nas inni? Czy to, co my myślimy o sobie sami? Bo wydaje mi się, że zamroczeni przez to, co mogliśmy dostrzec, zaczynamy wierzyć w to, co mówią o nas inni. Bo kiedy wierzymy w to, że jesteś, wierzysz w to, że ludzie mówią, że jesteś doskonała, to kiedy zaczynają mówić, że jesteś chujowa, też zaczynasz w to wierzyć. To jest pułapka, to jest ogromna pułapka tego, co na zewnątrz. I to jest to, o czym rozmawialiśmy na początku, co może być zrozumiane różnie, że ta popularność niby nie ma treści, a to właśnie może o to mi chodziło. Że ja to też rozpoznaję, się w ogóle tego uczę, czym to jest i sama sobie zadaję mnóstwo pytań, że właśnie nagle opinia publiczna i ta popularność, jakby oni mnie nagle wszyscy wzięli na ręce i mnie trzymają, ale nagle pojawi się ktoś inny i oni po prostu puszczają i idą już tam i to tyle mniej więcej trwa. I jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby nie mieć żadnej asekuracji i iść na tych rękach myśląc, że tak jak twoja koleżanka, że zawsze będzie miała rację, a to nie zawsze nie znaczy, no wiesz o co chodzi, że jakby tu jest to samo, że to jest jakaś kwestia czasu. Można iść przez całe życie na tych rękach, ale to też nigdy nie wiadomo. Więc żeby to nie stanowiło o tobie. To są wyzwania aktorskie, których się naprawdę boisz? Przed każdym kolejnym projektem mam poczucie, że tego nie dam rady zrobić. Więc nie wiem, to może w ogóle chyba już jest już w tym worku. Zawsze mi się podoba wydaje, mi się. Że trochę was wszystkich oszukałam i jakoś to mi się udało i następnym razem już się nie uda. Niestety. I tak już z tym pracuję, bo to jest bez sensu, żeby wpuszczać to w siebie, ale faktycznie gdzieś to jest za każdym razem, że teraz zaczynam nowy proces, projekt i mam takie... Ja umiem grać? Przez przypadek wyszło. Bo jako ta Patty mi się od razu się pojawiła, mówię, no tak, no bo Patty to wiesz, była forma jakoś tam, jakieś takie alter ego to sobie stworzyłaś. I nagle nie wiem tego. A są takie wyzwania, na które czekasz, że naprawdę chciałabyś coś? Bardzo chciałabym znowu pracować z Bartkiem Ignaciukiem. Naprawdę. Dobrze, ale bo tutaj zaraz do tego przyjdziemy, bo to jest postać bardzo ważna dla ciebie, ale w kogo chciałabyś się wcielić? Mam kilka takich pomysłów, które mi podpowiada moja intuicja. Ale zostawię je dla siebie. Bo one kiełkują na razie. One są chyba jeszcze zbyt malutkie, żeby o nich opowiadać i może się przestraszą i uciekną. Dobrze. A bycie aktorem pozwala poznać lepiej drugiego człowieka, kompletnie niespójnego na przykład z twoimi wartościami? Bo porozmawialiśmy o tym, że to ma też złe, a bycie aktorem jest bardzo trudne i bardzo kłopotliwe, jeżeli chodzi o życie takie ludzkie. W ogóle ludzkie. W rzeczywistości, tak. No.
ale może ma dobre strony tego właśnie, że możesz poznać kogoś od środka, nie poznając go w rzeczywistości. Ale poznać kogoś jako aktora, z którym nie, jako człowieka, jako na przykład, kiedy grasz Patty, powiedzmy. Mm-hmm. Jest to konwencja, ale wiesz, że tacy ludzie istnieją. Tak. Więc jesteś w stanie ich zrozumieć przez to, że grałaś taką postać. Mm-hmm. I zastanawia mnie po prostu, na ile zbliżasz się do ludzi, których najprawdopodobniej nigdy byś aż tak blisko nie poznała, mm-hmm. wtedy, kiedy odgrywasz taką postać. Na ile po prostu masz głębie mm-hmm. zupełnie innych ludzi, mm-hmm. ze względu na to, że odgrywasz ich życie. I jest coś takiego, że ta Patty faktycznie jest na tyle we mnie żywa, że czuję, jaka ona jest, ale to jest tylko iluzja. Mm-hmm. To jest jakieś moje iluzoryczne poczucie panienki z dobrego domu na temat tego, jak jest, będąc tam. Więc pomimo tego, że w gimnazjum miałam możliwość poznać i naprawdę polubić mm-hmm. ludzi z mniej lub bardziej patologicznych rodzin i ze środowisk, w których przemoc była rzeczą zupełnie naturalną i tak dalej, i tak dalej. Aktorstwo to jest iluzja. Ale nie pozwala być lepszym człowiekiem przez to, na przykład, że jeżeli grasz prostytutkę, mm-hmm. to rozumiesz bardziej prostytutkę? To chyba zależy od tego, jak kto podchodzi do wykonywania zawodu aktora i jakie ma metody wcielania się w postać. Ja też na przykład, tworząc Patty Wskazanej, nie wchodziłam w background, że jestem teraz w więzieniu, ja teraz chcę to poczuć i tak dalej, tylko w obronie samej siebie i Patty, którą już wiedziałam, że też jest wrażliwa tak samo jak ja, bo to właśnie chyba tę wrażliwość jej dałam, którą ludzie tak jakoś polubili, że ona pomimo tej maski jest tam wrażliwa w środku, że ja od razu przyjęłam, że Patty, jakby to jest jej dom. Mhm. I tylko ktoś otwiera i zamyka drzwi. Więc powiem ci szczerze, że jestem cały czas na etapie nauki samej siebie jako aktorki, dowiadywania się w ogóle i w jaki sposób pracuję. I wydaje mi się, że będę potrzebowała jeszcze kilku projektów, żeby w ogóle dowiedzieć się, mhm. czy faktycznie chcę to zgłębiać, czy dzięki temu bardziej poznaję jakąś grupę społeczną, albo właśnie grupę zawodową, dzięki postaci, w którą się wcielam, bo tak naprawdę jeszcze nigdy nie miałam takiego kontaktu z samą sobą, przez co nigdy nie miałam takiego kontaktu z postacią. Mhm. Więc to jest też ciekawe i będę się temu przyglądać nawet teraz przy najnowszym projekcie. Mm-hmm. A jesteś lepszą aktorką czy człowiekiem? Nie mam pojęcia. Nie mi to oceniać. Jak gdybym miał zapytać ciebie i miałeś ty miałabyś ocenić i nie miałabyś mi uciec w światło. Czy jestem lepszym człowiekiem czy aktorką? Mm-hmm. Bardzo chciałabym wierzyć, że jestem lepszym człowiekiem. A aktorką jesteś bardzo dobrą? Jestem dobrą aktorką. Bardzo dobrą? Tak. Świetnie. To dobrze. To dobrze, cię jednak zaprosiłem. A czym jest show biznes dla bardzo dobrej aktorki? A co określasz przez słowo show biznes? To wszystkie imprezy, branża, ludzie, którzy są dookoła tego wszystkiego. Inni aktorzy, najpopularniejsi aktorzy, mm-hmm. bo jednak dla tych najpopularniejszych ta cała reszta jest tłem. Mm-hmm. Show biznesem są ludzie, którzy odgrywają na przykład tytułowe role w serialach. Okej. Okay. I to jest show biznes. Show biznes jest tym całym placem zabaw dla dorosłych ludzi. Okej. Okay. I co to jest dla ciebie? To jest jakaś część twojej pracy? Przyglądam się temu i też w bardzo fajny sposób orientuję się, że też w jakiś naturalny sposób przychodzi mi lepiej lub gorzej czasami, odnajdywanie się w tym, że mm-hmm. to jest po prostu aktualnie moje środowisko. I to właśnie. Jest okej. Okay. To jest moje środowisko i to jest okej. Okay. Nie lubisz robi to je? Na mnie jakieś wrażenia wielkiego. Jakaś część mnie tak, mm-hmm. czyli tej aktorki, która osiągnęła jakby pułap, w którym jest,
że jest doceniona, że jest widziana, że ludzie wiedzą, jak mam na imię, czy nawet na nazwisko. Jest to przyjemne i ta część mnie to lubi. Mhm. Ale jest też taka, która się tego boi. A jest też taka, która się złości na to, że jest tam tyle nieprawdy. Mhm. Ale przecież ustaliliśmy, że prawdy nie ma jednej. To prawda. A pieniądze nabrały większego sensu też w twoim życiu, kiedy odnosisz taki duży sukces komercyjny. Mhm. I wydaje mi się, że na pewno jesteś dużo spokojniejsza. Nie musisz się bać o to, co się wydarzy za jakiś czas, że wiesz, że po prostu. O Jezus, jeszcze niedawno w trakcie Patty się bałam, czy będę miała jakąś kolejną, dostanę jakiś kolejny projekt. Ale dobrze, ale to bałaś się tylko i wyłącznie na to, że na swoje wewnętrzne lęki, ale nie na to, że rzeczywistość cię tak miażdży, że ty zastanawiasz się, czy dostaniesz propozycję, bo wydaje mi się, że o to twoja agentka się na pewno nie martwi, bo jesteś osobą dość łatwą do zagospodarowania, jeżeli chodzi o przestrzeń medialną. Mm-hmm. Ale zastanawia mnie, czy pieniądze zmieniły wartość w twoim życiu? No bo to jest tak, była u mnie też również Ola, ale Domańska. Mm-hmm. I opowiadała mi o tym, że ona myślała, że kiedy odniesie sukces i zrobi taką karierę, to że na tym szczycie, gdzie jest kariera, nagle rozpłyną się wszystkie problemy. Mm-hmm. Ale dopiero kiedy osiągasz ten sukces i wchodzisz na ten szczyt, to widzisz, że te problemy się nie rozpływają. No bo one same się nie rozpływają. Tak. I kiedy cały czas stąpasz tam, idziesz krok po kroku do tej, do tej kariery i przychodzą te mityczne duże pieniądze, no bo też możemy być uczciwi ze sobą, że duże pieniądze zaczynają się po prostu w momencie, kiedy naprawdę robisz duże rzeczy. Mm-hmm. Że jest bardzo dużo epizodycznych rzeczy, które nie przynoszą kasy, pomimo tego, że medialnie mogą wyglądać całkiem estetycznie i ładnie. Mm-hmm. To czy w twoim życiu, kiedy wchodzisz na ten szczyt i tam są właśnie pieniądze i kariera, inaczej patrzy się już na pieniądze spokojniej? Doceniasz je, czy one straciły dla ciebie wartość? Na szczęście moja mama dała mi taką naukę, za którą jestem jej ogromnie wdzięczna, że czy moja mama w portfelu miała 30 zł, czy 200 zł, ona zawsze miała pieniądze w portfelu. Mhm. I ja pamiętam, że odkąd zaczynałam pracować w wieku lat 19 w teatrze muzycznym, ja te pieniądze zarabiałam i mi zawsze to wszystko wystarczało. Miałam inne potrzeby, inaczej gospodarowałam te pieniądze. Teraz mogę sobie pozwolić na to, żeby sobie kupić po prostu, nie wiem, z bardzo porządnej jakiejś wełny, ręcznie robionej, mieszanej z jedwabiu, po prostu sweter za konkret hajs, którego bym nie wydała po prostu nigdy wcześniej, ale teraz wiem też, że to jest rodzaj takiej inwestycji, że taki sweter ma się na lata, bo ja rzeczy raczej nie wyrzucam, ja też po prostu o nie dbam i mogę sobie pozwolić na to, ale nie mam czegoś takiego. Pieniądze nie straciły dla mnie wartości, o tym też mówi Jan van Helsing, którego mam mocno na tapecie, ale po prostu skończyłam niedawno jego książkę i on mówi o tym, że mówienie, że pieniądze szczęścia nie dają, że pieniądze to jest jakaś absolutna bzdura i że doprowadzają tylko do nieszczęść, jest też błędnym w ogóle podejściem, że szacunek wobec pieniądza, nie pławienie, nie zatracenie duszy w pieniądzach, ale bycie im wdzięcznym, bo są bardzo ważne. W naszym materialnym świecie są nieprawdopodobnie ważne i ja mam poczucie tego komfortu, że te pieniądze mam, że właśnie mogę sobie kupić taki sweter i po prostu bez problemu pojechać na wakacje i rozdawać kelnerom tipy. I lubię to. I też wychodzę z założenia, że jak oddajesz te pieniądze, ale mówisz im, że was puszczam świat, to przyprowadźcie braciszków i siostrzyczki, to jakoś pieniądz lubi obrót też, nie? Ale też można sobie na to pozwolić w momencie, w którym te pieniądze faktycznie są. Ja też nie mam ogromnych pieniędzy, bo to nie jestem jeszcze na etapie takim, w którym pewnie wielu jest, ale też jestem na początku tego tam, tak jak mówisz, szczytowego momentu. Więc jestem spokojna, pomimo tego, że i tak są lęki, że co, jeżeli tych pieniędzy zabraknie, ale to myślę, że mamy gdzieś to w ogóle zakodowane bardzo głęboko. Ale poczucie komfortu z tego, że mam pieniądze, miałam od zawsze.
pomimo tego, że to nie było tak, że my byliśmy bardzo bogatą rodziną. Mieliśmy pieniądze, tata też odszedł, więc nagle tych pieniędzy było mniej, ale zawsze sobie mogliśmy pozwolić na jakieś różne rzeczy. To raz na jakiś czas nas mama zabierała, jakiś t-shirt, jakąś spódniczkę, coś sobie kupowałyśmy i to zawsze jakoś było tak, że ten pieniądz jest. No ale na przykład takie programy jak ten Amazona, którym bierzesz, brałaś udział, no to są strzały, to są bardzo dobre strzały na dobre, kasę. Dobre, no. Bardzo dobre, no. No i powiedzmy, że 300 tysięcy za taki udział w takim programie, to jest naprawdę bardzo fajna kasa. No ty skąd wziąłeś taką kwotę? A nie mogłeś mówić, że przed kamerą mi to mówiłaś? Ale to zdecydowanie nie jest moja kwota. Bardzo nie moja kwota. Bardzo nie moja kwota. Nie wiem, skąd wziąłeś taką kwotę, ale powiem ci szczerze, biorę. Nie głupie. To ile wziąłeś za taki udział w programie? No nie powiem, no co ty. Naprawdę? Nie powiesz mi? Tak od serduszka? Nawet tak mam światło w sobie? Nie powiem. A widzisz przestrzeń do innych tego typu programów? Serio, tak już zupełnie serio cię pytam. Jak ja tam byłam, ja byłam na początku przerażona, miałam, Boże, co ja tu robię, to jest jakiś reality show, to w ogóle jest nie dla mnie, byłam przerażona, to było właśnie wyjście poza strefę własnego komfortu. Jakby ja lubię się, uwielbiam się śmiać i uważam, że mam poczucie humoru, ale jak jest niewymuszone, a tu nagle trzeba było przygotować jakieś skecze i się silić na to, żeby być śmiesznym. Ja miałam takie, o nie, to w ogóle nie jest moje. Ale potem jak to zobaczyłam na Amazon Prime, to wiedziałam, że jakbym poszła raz jeszcze, to bym miała dużo większy luz na to wszystko. Ale to też była piękna praca sama ze sobą dla mnie. Mhm. A czy w jakimś innym takim programie? Dostawałam propozycje różnych programów takich. No Taniec z Gwiazdami był na pewno. No właśnie nie było Tańca z Gwiazdami. Nikt mi tego nie zaproponował. A poszłabyś, nie? Nie wiem teraz, kto tam jest z gwiazdą w tym Tańcu z Gwiazdami, powiem ci szczerze. Mhm. Chociaż na szczęście mam wrażenie, że jak jest Edward Miszczek, to może jakoś tak to zbierze, jednak zabierze Ola, ten fiolet. Ale ty się podlizujesz. Nie, prawda. Nie, ale ten śmiech taki. Nie. Ja nie jestem osobą podlizującą się. Nie, dobra, nie. Zapisujemy to na rolkę. Jeden. Nie. No dobra. Tańca z Gwiazdami nie było. Co nie było Tańca z Gwiazdami, ale jakieś były takie, nie dość, jakieś takie straszne programy, jakieś tam takie Fort Boyard, jakieś takie różne. Było na przykład Azja Express i w Azja Express bym chciała, ale najbardziej to bym chciała właśnie Tajlandia, Laos, Birma. Wietnam na przykład. Mhm. Ale to była pierwsza edycja i nie wiem, czy kiedykolwiek wrócą do tej trasy. A teraz są coraz bardziej hardkorowe, bo istotne bardzo w podróżowaniu takim backpackowym jest usposobienie ludzi, których się spotyka na swojej drodze. Jeżeli to nie są ludzie, którzy mają usposobienie buddyjskie albo około buddyjskie, albo takie, w których wiedzą, że jakby jeżeli kogoś nakarmisz, to sam zostaniesz nakarmiony. Mhm. I niby w chrześcijaństwie wszędobylskim też to jest, że kochaj bliźniego swego jak siebie samego i tak dalej, no ale trochę nam to nie wychodzi. To bym chciała na maksa. Oczywiście tam wielokrotnie były jakieś, twoja twarz brzmi znajomo. Coś jeszcze było. A, wiem, dostałam raz zaproszenie, ale tylko moja agentka mi napisała, wysłała mi tego maila tak, Olu, to chyba nie, prawda? Trzy kropeczki, znak zapytania. To jakiś walk w klatkach. Naprawdę? Tak. Że mi się naparzało, ale jakieś takie celebryckie naparzanie się w klatkach. No i co tam? A powiedz mi, to było takie, że nie pamiętam. Chociaż zaangażowałaś swoją głowę nie. w to? Nie. Od razu to odwróciłam. Chociaż potem, jak się dowiedziałam, że za to jest taki gruby hajs, ale... Najpierw została ba, nie? A z kim bym się napierdalała? Sebastian tam walczył. Z Sebastianem Fabiańskim miałabym się bić? Nie, dziękuję. No Sebastian, ale chyba też był Kuba Wojewódzki, myślę. Nie był. Nie był? Mm-mm. A to nie to? Znaczy, on tam po prostu dodał zdjęcie na Instagrama w rękawicach ze względu na to, że Wojtek Gola był okej, no widzisz. No to... Ale tak się sieją plotki. Tak właśnie no to jest właśnie, to jest plotka, ja byłam święcie przekonana, że on się naparzał i w ogóle jeszcze jakieś, mam wrażenie, że on przegrał tę walkę, czy już wszystko poszło dalej, cała informacja. Gdyby to było na przykład właśnie przygotowanie do roli, że gram bokserkę albo uczę się, jestem na przykład samotnie wychowującą matką, no typu już widzę po prostu Jennifer Lopez z jakiegoś filmu i jestem stripteaserką, a potem się uczę napierdalać, bo jednak są jacyś gangsterzy. Super, na maksa.
To bym chciała, w ogóle zawsze marzyłam o tym, żeby umieć się bić. I to super. Mhm. Ale to jest znowu moje, a tak... Może... Tylko pytanie z kim, nie? I co to ma dać? I... Ola, a no. Której aktorce chciałabyś dać w twarz? Na szczęście żadnej. Naprawdę. Może jest taki aktor? Kiedyś miałeś chłopaka aktora. Miałem. Dwóch nawet. Nie, co ty, w ogóle im to na pewno nie. Co ty? Jednego bym przytuliła, a drugiego powiedziałabym siema. Na dystans. Czyli parteru by nie było. Nie, nie byłoby. Tak myślę, że... No właśnie, wiesz, jak się ma problemy z agresją. No właśnie, ty byś to spożytkowała. No, mówię w czasie teraźniejszym, bo to jest tak jak osoba, która jest alkoholikiem. Nigdy nim nie przestaje być. I też chcę pamiętać o tym, że ta część w mnie jest, ale jest w jakimś stopniu wygaszona albo odłożona na półkę. I teraz myślę sobie, nie? Pomyślałam sobie, no jest taka jedna reżyserka, która mnie mobbingowała. Ale ja już patrzę inaczej na ludzi. Że jeżeli bym chciała ją uderzyć, to znaczy, że chciałabym uderzyć samą siebie. Kto cię mobbingował? Taka jedna reżyserka. I to tak dość konkretnie. A co to znaczy dość konkretnie? No to takie były bardzo klasyczne w ogóle zachowania, jak są w... Zostałam zdegradowana, grałam główną rolę, taką, na której był oparty cały spektakl i... Nagle przez to, że wzięłam sobie jeden dzień urlopu na żądanie, żeby pojechać na casting, ona powiedziała w ogóle, że to jest coś strasznego i ona mnie degraduje do roli w zespole. A potem na próbach ona powiedziała, że ona ma taką zasadę, że jest nie do zespołu, tylko będę drugą obsadą jakby tej głównej bohaterki. No to myślę sobie, dobra, okej. Okay. Jeżeli tak, taka miała być cena za to, że mogłam pojechać na casting i rozwijać się dalej i ona tego nie kuma, okej. Okay. I potem nagle się okazało, że robimy jakąś scenę, więc ja wchodzę na scenę, a ona tak przez mikrofon, a przepraszam cię bardzo, Ola, a co ty robisz? Mówię, no chcę przepróbować. A nie. Moja druga obsada nie ma prawa wchodzić na scenę. Uczysz się wszystkiego, siedząc tam. Więc ja już cała trzęsąca się zeszłam na dół. Ona potem nawet nie zwracała na mnie uwagi. Szykanowała mnie strasznie. I faktycznie było tak, że już byłam w takim stanie, a też byłam na granicy przed tym, żeby zaraz pójść na terapię, więc to już się wszystko piętrzyło strasznie we mnie. Tam się okazało, że ona po prostu była bardzo zazdrosna, bo nam dało jakieś takie zadanie w dwójkach. I ja... Po prostu zostałam przydzielona do dwójki z pewnym człowiekiem, który okazał się, że był z nią w romansie w tamtym czasie. Ona już była cholernie o to zazdrosna, więc jakby już szukała sposobów do. I to jest jakiś absurd. Bo mieliśmy jakieś zadanie, żeby wspinać się na siebie jak na drzewo, żeby coś sobie szeptać do ucha przez minutę po prostu, że masz mówić, obojętnie co, ale masz mówić. No to wykonywaliśmy zadania, to był mój kumpel. Więc... Ja tam miałam już takie momenty, w których szłam do dyrekcji i po prostu powiedziałam, że jestem mobbingowana, że sprawdziłam w internecie i ona powiedziała, potem się pojawiła, że ona ma właściwie to w dupie, że ją to przeszkadza i to, że właściwie siedzę, bo mam taką minę niezadowoloną, więc siedziałam w oknie sceny, więc ona szła do dyrektora, mówiąc, że mnie nie ma na próbach. Więc to takie było jakieś grube i bawienie się też w ogóle z takiego poziomu dziecinnego dość. No dobrze, a jak ty to przepalasz? Znaczy, jak przepalałaś to w tamtym momencie? Bo wydaje mi się, że właśnie to mogły być takie skoki złości w twoim serduszku. Skoki złości, no to była w ogóle ogromna rozpacz, ja strasznie płakałam. Ja miałam takie stany, w których naprawdę byłam w absolutnej rozsypce i pamiętam, że wracałam z tej próby i byłam tak roztrzęsiona, że spowodowałam kolizję drogową. Taką dość konkretną i to spowodowało, że jeszcze bardziej zaczęłam płakać, jakby to już tam było
nie było co zbierać. I właśnie, wtedy jeszcze miałam złość. A teraz, dzięki temu, że pojechałam na ten casting, to dostałam rulkę małą w jakimś serialu TVN-u i potem to już też nagle pani producent, która robiła tamto, wzięła mnie na casting do Diagnozy i potem to już jakoś gdzieś zaczęło, więc tak naprawdę potem miałam etap, w którym z takim niby uśmieszkiem wyobrażam sobie, że po prostu przynoszę jej bukiet kwiatów i jej za to wszystko dziękuję. A teraz mam coś takiego, że wiem, jak strasznie ona musi się w środku czuć. Jak musi jej być bardzo ciężko, skoro musi się wyżywać na innych ludziach. I po co mam bić kogoś? Słabszego? Nie biję się słabszych. Dlatego proponowałem Sebastiana. Nie. Mhm. Nie. Dobrze. Już tak zmierzając do końca. To twój najlepszy czas w życiu? Jak dotychczas, tak. I ładniej tego nie skończymy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo.